Siema mordeczki. Oglądałem teraz Hannibal po drugiej stronie maski. Chciałem powiedzieć po drugiej stronie lustra. Po drugiej stronie maski. I słuchajcie, to jest bardzo ważne. Bo tam było tak, że z przestępcami, którzy w czasie wojny dokonywali zbrodni wojennej, robiono tak, że jak ich złapano, to nie było sądu, tylko już w tamtych czasach, to były lata 45, to we Francji się, tak, we Francji się działo. Byli tacy policjanci, którzy łapali takiego zbrodniarza i poddawali go badaniu wariografem. Wariografem. I sprawdzali, czy kłamie, czy nie. Jeżeli na wariografię wychodziło, że kłamią w jakiejś kwestii i że są prawdopodobnie przestępcami, podawano im środek, tak zwany środek prawdomówności, i zadawano im pytania. Jeżeli oni przyznawali się na tym środku, że jednak dopuszczali się takim zbrodni, to dokładnie tak było, obcinano im głowy. Ja nie mówię, żeby obcinać teraz głowy, ale co za problem wziąć na przykład pana Banasia, pana Ziobro i innych, do których są teraz podejrzenia, przed wyborami, jeżeli są w 100% czyści, podać ich badaniu wariografem. Ktoś powie, o, nie można, nie można. Dlaczego w latach 45, 1945 było to normalne, a mamy 2019 i te sprawy będą teraz prowadzone przez ludzi, którzy są od Ziobro, od Banasia i od wszystkich innych, gdzie sędziowie, którzy prawdopodobnie hejtowali, będą teraz prowadzili sprawę na przykład normalnych ludzi. Co za problem w 2019 poddać wszystkich badaniu wariografem i podać im środek prawdomówności? Bo to nieludzkie? Nieludzkie jest to, czego się dopuścili i do czego doprowadzili Polskę. To jest moje zdanie. Ale wiadomo, ja jestem pierdolnięci, a ci wszyscy mają miliony i wszystko im wolno. Czy to jest Polska? Czy o taką Polskę walczyli nasi przodkowie w czasie II wojny światowej? Czy naprawdę do tego chcemy dopuścić, żeby jedna władza przejęła wszystko i normalny człowiek był dyskryminowany? Jeszcze trochę i dojdzie do wojny. Trzeba wierzyć, że jednak nie. I sami poddadzą się badaniu wariografem, powiedzą, tak, jesteśmy czyści.